Misja odbicia planów Konohy to filerowy ark, który zaczyna się od tego, że pewien staruszek ukradł plany budowlane obiektów Konohy, by ją później zaatakować. Zadaniem naszych bohaterów jest odzyskanie tych planów i rozwiązanie zagadki. No cóż, zobaczmy jak im poszło. Odcinek ten jest intrygujący. Gość się wysadził w powietrze, żeby Konoszanie mieli problem z namierzeniem skradzionych planów budowy. Zaangażowane w tę misję jest wiele osób, więc nabiera to takiego większego znaczenia. Do tego wszyscy oni prowadzą dochodzenie, które jest całkiem interesujące. Nowe fakty, poszukiwania, próby znalezienia jakichś wskazówek, a nawet Anbu chcą rozmawiać z Naruto, bo ten spędzał czas ze złodziejem. Lubię takie detektywistyczne scenki. Minusów nie znalazłem, rzeczy niewiadomych także, a odcinek oceniłem na 8. W tym odcinku dostajemy hipnozę Naruto, dzięki której Anbu wydobywa jego wspomnienia, by uzyskać jakieś wskazówki na temat złodzieja. Także muszę pochwalić Sakurę za chęć nabywania wiedzy, nie brzydziła się rozczłonkowanych zwłok, robiła swoje, bardzo fajna przemiana. W zasadzie każda grupa czymś zabłysnęła. Shikamaru tym, że dziadek najpewniej przewidział rozwój wydarzeń i tak naprawdę wodzi Konohę za nos, ponieważ dziwne jest to, że niby był takim koksem, a tak łatwo dał się złapać. Z kolei Tenten i ekipa zauważyła, że eksplozje były dwie, co mogło sugerować, że jedna była przykrywką pod to, by ukryć się za drugą, a potwierdziła to Ino i Sakura, patrząc na zwłoki, które wskazywały na to, że nie należały do Shinobi. Bardzo to wszystko tajemnicze i ciekawe. Takim wstępnym minusem jest to, że znając pattern fillerów, ja już wysnuwam teorię, że to nie jest żaden zamach, a jakaś taka ostatnia chęć zabawy staruszka, jako że powiedział Naruto, że bawił się z wnukiem w poszukiwanie skarbów. Nasz blondas nie wierzył w zło dziadka, więc pewnie ten ark ma to udowodnić i zakończy się happy endem. No ale piszę to nie obejrzawszy jeszcze wszystkich odcinków, a więc nie mam pewności, że tak jest. Rzeczy niewiadomych nie zauważyłem, a odcinek oceniłem na 10. Malec, jajec, fajna głowa. Śmieszne było to, jak Naruto użył złych słów i tak jakby zaprosił Hinatę na randkę. W sumie też zabawne było to, że jajec trafił w detonator, ale akurat jego kunai był tępy, więc nic się nie stało. W tym momencie jak leciał kunai, to Tenten upuściła jedną ze swoich zabawek, a dźwięk upadający był taki sam jak wybuch. No i dziadek rozciągnął wybuchowe notki po całej Konosze, co ogólnie zasługuje na uznanie Giga Braina, skoro zrobił to niezauważony. Ja z kolei nie zauważyłem żadnych minusów, tak samo jak niewiadomych. Odcinek to solidne 9. Z dobrych punktów, Tenten rozbraja detonator. Tak samo starucha wyciągnęła wybuchową notkę ze ściany i w sumie nie wiem czemu, ale mi się to podobało. Shikamaru ponownie zabłysnął inteligencją i wykminił, że Genno 30 lat temu podłożył te notki, a aktualny list polecający celowo podrobił tak, by został zdemaskowany, a co za tym idzie, ukrył to, że 30 lat temu też podrobił list i wtedy podłożył notki. Później Nara wpadł jeszcze na to, że tak naprawdę również on chciałby te notki zostały zabrane, by zdetonować je gdzie indziej. Bardzo, bardzo fajne. Minusów nie znalazłem, niewiadomych także. Kolejny odcinek na 9. Solidnym punktem jest tutaj dziadek, który wybuchem zwinął się chłopakom. Dosłownie na wszystko prawie był przygotowany. Na dotyk, na taijutsu, no gdyby nie wiek, mógłby nawet uciec. Co ciekawe i dobre, to Naruto pomimo tego, że miał rację, że dziadek nie chciał krzywdy Konohy, to uznał, że osiąść na laurach nie można, bo kolejna taka osoba może już nie być tak przyjaźnie nastawiona. Minusem jest to, że Blondas jakoś nie wiadomo jak wyskoczył w powietrzu oraz to, że niestety już w drugim odcinku arku miałem rację co do planu dziadka, który chciał się ostatni raz zabawić. Plusem tego odcinka jest to, że Shikamaru wziął pod uwagę to, że gość faktycznie mógł chcieć się zemścić, ale zobaczył Naruto, który do bólu przypominał jego wnuczka, dlatego zrezygnował. Moim zdaniem szkoda, bo oceniłbym odcinek chyba na dychę. Rzeczy niewiadomych oczywiście nie widziałem, a odcinek oceniłem na 7. Średnia tego arku w zaokrągleniu wynosi 8,5 i jest to najwyższa ocena arku, jaką dotychczas dałem, a mogła być jeszcze większa, gdyby właśnie nie ta zbyt oczywista końcówka. Byłbym pozytywnie rozwalony, jeśli jednak bym się mylił. Bardzo mi się podobało to, że każdy z naszej obsady miał tu jakieś zadanie, każdy się wykazał, wszyscy byli potrzebni, działali, nie było tak naprawdę słabych punktów. Z kolei dziadek bardzo dobrze wszystko zaplanował.
Może to dlatego dałem takie wysokie oceny, bo lubię detektywistyczne seriale, czy po prostu bardzo inteligentnych antagonistów, ale po każdym odcinku nie mogłem doczekać się kolejnego. Minusem jest pokazanie prawdziwej użyteczności Anbu, czyli to, jak bardzo niekompetentni są, skoro genini musieli odwalić za nich całą robotę. Ogólnie ja też mam pewien plan, nazywa się plan subskrypcji, możecie na spokojnie sobie go ukraść.